Cześć, kochani, witam Was serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na. Super prosty przepis na bułki. Naprawdę mega szybki, mega prosty. Zrobicie je nawet. A jak widzicie, jakie piękne. Zrobicie je nawet przed wyjściem dzieci do szkoły. Potrzebna wam godzina i tak naprawdę tylko składniki. Składników jest też niewiele, a jak widzicie, ja zrobiłam moje w takim specyficznym kształcie. Natomiast możecie zrobić zwykłe kuleczki, tak zwane dubki, jak ja to mówię, pozawijać po swojemu. Z tego przepisu wychodzi około 6 takiej właśnie wielkości bułek, jak widzicie. No i ja sobie ułatwiłam robotę, bo nie robiłam bułeczek ręcznie, co też przyspiesza pracę niesamowicie. No i właśnie a propos tego, chciałam Wam dzisiaj przedstawić mojego nowego przyjaciela domu, czyli robot planetarny firmy Ariette. Jest to mój nowy przyjaciel, który ułatwia mi życie. Jak widzicie ma przepiękny design, przepięknie się wpasowuje jakby w cały mój mm, wystrój kuchni. Dodatkowo mamy aż trzy końcówki. Końcówka do mieszania, ubijania oraz jak widać hak do zag Gniatania. I co Wam chciałam powiedzieć? Z robota jestem mega zadowolona, dlatego że robot, o właśnie, jeszcze pokazuję Wam, ma tutaj taką przykrywkę, żeby ciasto nie chlapało. Tam może nie ciasto, ale jak na przykład ubijamy kremy, to jak najbardziej. Moc maszyny jest niesamowita, dlatego że ma aż 2400 watów. No i co mogę Wam powiedzieć? Ogromna misa metalowa o pojemności aż 5,5 litra. Naprawdę ogromna. Dodatkowo niesamowita moc pomaga właśnie w tym, że nasze ciasto robi się błyskawicznie, i to możecie zobaczyć w tym filmie. Do przygotowania moich bułek ja potrzebuję dzisiaj takich składników, jakie widzicie. Więc zacznę od tego, że ja używam pół kilograma u mnie, zwykła, pszenna mąka, łyżeczka soli, łyżeczka cukru. Tutaj mam 150 ml letniego mleka, jedno żółtko, 150 ml. Mililitrów letniej wody oraz 20 gramów, gramów świeżych drożdży. Gdy używacie drożdży sypkich, wystarczy 10 g. No i teraz ja zaczynam od tego, że łyżeczkę cukru mieszam z tą letnią wodą oraz oczywiście z drożdżami. Wystarczy, żeby to po prostu wymieszać, żeby się drożdże rozpuściły. To tyle, nie musicie czekać, odczekiwać, żeby drożdże zaczęły pracować. Absolutnie nie. Przepis jest na maksa prosty, więc myślę, że nie jednej z Was się spodoba, szczególnie jak jesteście mamusiami, które się śpieszą ze wszystkim. No i teraz, tak, ja właśnie Wam pokazuję, że zaczynam od tego, że otwieram mojego pięknego. Robota, żeby móc do misy wsypać właśnie to, co wsypać trzeba, i już Wam pokażę od czego ja zaczynam. Najpierw w mojej misie będzie lądowała mąka, z tego co pamiętam. Do mąki będę dosypywała tak, więc zaczynamy od mąki, czyli pół kilograma mąki. Do tego wsypuję łyżeczkę soli, ciasto jest banalne. Mieszankę tą drożdży, którą po prostu wymieszałam i rozpuściłam. No i tak naprawdę, słuchajcie, ja to wszystko do dolałam mleko i to wszystko miksuję. I u mnie nie miksuję, tylko tak naprawdę ugniatam właśnie temu hakowi, tak wygląda praca tej maszyny przez 5 minut. Włączam pracę maszyny na 5 minut, bardzo jest czytelna, też łatwo właśnie rozgryźć, na ile ustawić sobie ugniatanie ciasta, na ile mieszanie, a na ile maksymalna może być praca przy ubijaniu. Co jest fajne, to też mikser ma taki, jak to się nazywa, funkcję pulsacyjną właśnie, która od 30 do 172 obrotów na minutę wykonuje, co też jest fajnym rozwiązaniem oraz system powolnego startu, to to też jest ekstra, ekstra ekstra ważne, ale dla mnie najważniejsze, że moc tego robota jest na tyle mocna, że ten robot, jak widzicie, radzi sobie po prostu perfekcyjnie. I ja to ciasto tak naprawdę włączyłam na 5 minut i to jest tyle, co musicie zrobić. Po 5 minutach wyłączam ten mikser mikser robot i to sobie po prostu ciasto odpoczywa 3 minuty, natomiast po kolejnych 3 minutach, kiedy ciasto sobie po prostu odpoczęło w tej misce, włączam na kolejne włączam na kolejne 5 i tak naprawdę to jest cała robota, czyli robota należała do robota tak naprawdę, bo nic więcej nie trzeba. Teraz już tylko będzie chodziło o to, po tych 5 minutach kolejnych, że wyciągniecie ciasto i uformujecie z niego, co Wam się żywnie podoba. Możecie równie dobrze włożyć takie ciasto do Gotowej blaszki, tak zwanej keksówki, i łupiec taki chlebek ala bułka. Mamy gotowe ciasto i ja ciasto po prostu wyciągam. To tyle. Robot jest o tyle fajny, że teraz tylko odczepiacie hak, odczepiacie misę, myjecie, gotowe, zero brudu w domu. Mnie to po prostu tak cieszy. Ja, miłośniczka, pizz, bułek do hotdogów, makowców, drożdżowych ciast. Jestem mega szczęśliwa, że właśnie ten robot do mnie trafił. No i słuchajcie, moje bułki robię tak, że ja sobie podzieliłam na sześć takich paluchów i te paluchy będę zwijać. Część do góry, część na dół. Trochę mi to nieporęcznie wychodzi jedną ręką, ale zaraz Wam to pokażę troszeczkę lepiej. Oczywiście możecie zrobić co tylko chcecie. Możecie jak jak powiedziałam, zrobić zwykłe kulki, zwykłe dubki, jak Wam się podoba. Ważne, żeby no po prostu uformować coś. Takiego. Jakbyście takie paluchy upiekły, to też by były pyszne, pszenne paluchy. Ciasto ma bardzo mało składników, bardzo szybko się je robi, szczególnie właśnie, kiedy macie takiego pomocnika jak ja. Bo nie musimy się tak naprawdę trudzić w żadne zagniatanie, ani sprzątanie, tak naprawdę po takim zagniataniu. Bo ja mam w mące wtedy wszystko, a tutaj jest naprawdę bardzo prosta i czysta praca. No i jak widzicie, ja sobie robię te moje zawijańce bułeczkowe. Co jest fajne też w tym przepisie, że wcześniej nie musimy w ogóle czekać, aż to ciasto wyrośnie, nie musimy w ogóle czekać, aż te bułeczki wyrosną, i nie musimy wcale nagrzewać piekarnika. To jest niesamowite, dlatego że tak przygotowane bułki, ja wyłożę na blaszce wyłożonej wcześniej papierem do pieczenia po prostu, posmaruję, jak zobaczycie. Przygotowanym wcześniej żółtkiem i wsadzam do zimnego piekarnika. Zaznaczam, ja w ogóle wszystko macie w opisie: zarówno link do maszyny, jak i właśnie temperaturę i sposób pieczenia tych bułek. Ja takie bułki wkładam do zimnego piekarnika, właśnie po wcześniejszym, tak jak powiedziałam, już posmarowaniu ich żółtkiem, do zimnego piekarnika 200 stopni i włączam czas 28 minut. I to tyle. Zimny piekarnik, one mają czas wtedy, żeby wyrosnąć i upiec się na naprawdę piękne i chrupiące bułeczki. W środku mięciutkie, z zewnątrz chrupiące. Co prawda, jedna wyszła w takim kształcie, druga takim, ale czy to ważne? Smacznego!